Cześć, siema. Przywitaj się, prezes. Mogara. Hello. No to popatrzymy na generalkę chociaż. Rosberg pierwszy, Hamilton drugi. Nic tu nie zmieniłem. Prezes jesteś 13 cały czas, ale 6 punktów. No. A ja nic. Dobra, lecimy. Aha. Chodzi ci w punktacji, tak, które były, tak? Nie, które zawsze w każdym no tak, w sumie w każdym wyścigu byli za mną. No. Patrzymy, że tu wyścig jest ze sztobem, więc ciekawie będzie. Dobra. Mokre. Ciasno było. Dzisiaj. Czyli dobra, patrzymy na górę. Nico Rosberg. Daleko Hamilton, to jest dziwne. Reszta jest dosyć normalna. Wreszcie jesteśmy w ciekawszej sytuacji, przynajmniej między nami. Ja wiem, jak będzie 90% szans, to nie znaczy, że będzie. Nie wiem, no chyba... Aha, no tak. Dobra, Grand Prix. Wielkiej Brytanii. Przejściówki. Ale przejściówki są. Ciekawe, że będą pełne. Pogoda mało mówi. Atak na ciebie. Przepraszam. Jezu, co to teraz robić, bo oni zwolnią. Jezu, walnąłem cię. Sorry, przestraszyłem się, że tyle. Właśnie, oni tu masz na moim. Jezu, ty! Pana Batona! Wyprzedził się? A, bep. Jezu, Baton! Powtórka z realu. Za bardzo pewny jesteś, nie odpuszczasz. Za 10 minut się poprawi pogoda. Wiem. Już to jedziemy, to będą ostatnie krążenia. Może nawet ostatnie. Może. Ja się dziwię, co Eriksson robi na 16 miejscu, jak wy mnie tam wyprzedziliście, jak wjechaliście do tego. A, no tak. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie wyprzedzą.
No nie! Chyba żartujecie. Wszyscy się zablokowali. Tak. Wiesz co się stało? Chcesz wiedzieć? Dwa Caterhamy zjechały naraz. Serio? Tak. I zjechał pierwszy Erikson. A Caterham jest tuż przed nami, nie? My jesteśmy przed ostatni, oni mają ostatni box, nie? I Kobayashi czekał i jednocześnie ja musiałem czekać, aż on wjedzie do tego pitstopu. Musiałem czekać... Co? No, to auto na kontrolerze chyba w ogóle nie skręcamy. Straciłeś jakąś... A nie, nie straciłeś żadnej pozycji. Co tak odpuściłeś? Czekaj. Tak, te trzy zwolnienie? Czy ty mu wybiłeś przednie skrzydło? Sam się o mnie rozwalił. Cicho się zjedź. Dzięki. Team partnerze. Ja lekko zwolniłem, a on we mnie się wbił w mój tył. Tak patrzę, jemu część odpadła. Sebastian Vettel! Co się tam stało na przodzie? Nie, on drugi startował, tu na starcie mógł zyskać. W sumie. Typa, już nie pada. Ostatnie okrążenie, tak jak mówiłeś. Niezbyt dobry wyścig, ale solidnie każdy spadł o jedną pozycję w dół. No. Czyli zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało. Pierwszy Vettel, Hunkelberg drugi, Jezu, co się stało. W ogóle wszystko się tu posypało, dobra. Dzięki za oglądanie odcinka, zobaczymy się niedługo. Dobra.